Szlachetna paczka. Jeden za wszystkich. Wszyscy za jednego. Dobra. No halo, halo stream, halo stream. Halo, halo Mietku. Mam pobieranie aktualizacji Overwatcha. Witam szanownego graczy, witajcie moi drodzy. Jesteśmy... Jest wielki czerwony ekran, ja widzę, ale tam... Tak jest, zmieniłem już, jesteśmy... Grze, Ankara już zaprosiłem, więc dajemy czadu. Angela jeszcze gra. Jak można wpłacać pieniądze. Przepraszam, że ci tak wchodzę w słowo, ale... Nie ma problemu. Pytanie jest. Jeżeli chodzi o japaczkę, to jeszcze się nie uruchomiła, z tego co widzę, a mamy na koncie całe 4 złote. Więc jest nieźle. O! Więc coś ruszyło. Słuchajcie, ja się przestawię troszkę wyżej. Jeżeli chodzi o komentarz, albo widzę, scena, że tutaj... Wiemy, że scena tak jest. Muszę dostosować to wszystko. Zobaczyłem cię na ekranie i zacząłem, wiesz, machać, żeby się przywitać. I wiesz, tak, mnie raczej nie widzisz, no ale tak. Tak, wiem, zasłania mnie, zasłania. Już sobie to ustawię powyżej, po lewej stronie będę wisiał. Tu mamy opóźnienie 30 sekund gdzieś tak, prawda? Okej. Okay. I to ona jest asasynem, ta włócznica. Salutations. Tak. A jest jakiś nowy lekarz? Jest jakiś nowy lekarz, jest ta pani doktor, nie? O, jest tak, tak, to jest właśnie dokładnie. Lieutenant Morales! Mogę sobie ją kupić za 10... Syphilis Morales. A jest 50% off, to sobie ją kupię za eurosy. Ty jesteś bratem Yukiego, musisz odpowiedzieć na pytanie. Pa, pa. Z YouTube'a postacie. A moi drodzy, w ogóle to kupiliście sobie bilet na Star Wars już dzisiaj? Idziecie? No ja już stary, ja już mam kupiony. Już? No pewnie. A ja pójdę za 3 A ja miałem mega farta i dzisiaj dostałem bilety dopiero dzisiaj, nie? A, kupiłeś. To ja myślałem, że ty wiesz, że idziesz na przykład w stroju Stormtroopera, żeby wiesz, Stormtroopera, żeby stać przed kasą, nie? No tak, stałem przed kasą tak miesiąc wcześniej i dało się biletów kupić, wiesz. No było zatrzęsienie w Katowicach. Ja się zdziwiłem, bo w Warszawie, no w centrum oczywiście nie było miejsc, ale niedaleko, bardzo tam 2-3 przystanki dalej, kurde, praktycznie pusta sala była. Słuchajcie, bo jeszcze 5 miejsc mamy. Wiem, że się tam ludzie pisali. Ja ściągam jakiegoś update'a. No, wiem, że Adaś ma przyjść, ale Angela widzę, że jeszcze gra. Angela to jest, wiesz, gdzieś tam w Brukseli może. Aha. Adaś, Angela Merkel. Mam naprawiać wszystko, coś mi się tak wydaje. To idę się go zaraz wracam. Słuchajcie, pokażę. Powiedziałbym, że zaraz wracam. No, pokażę z mojej kolekcji, słuchajcie. Zanim dojdzie do on też idzie na... No, Gwiezdne Wojny, Darth Malgus. Oczekiwał tej premiery. Ja się strasznie jaram, tak swoją drogą. Gwiezdnymi Wojnami. Gratulacje, tak kochanie. Więc czekamy. Tak, ale to już są... To w zasadzie była taka podwieczorkowa kolacja, bo to ja lubię pociągi. Ciu, ciu. 30. Lówka. A co masz włączoną? Lówka. Tak, mam synku. Dajcie. Tato, wiesz co ci powiem? Jest! Powiem ci, jest bo ty pewnie taką grę kojarzysz jak Dragon's Dogma. No kojarzę. Wiesz, że ona na peceta wychodzi? Wiem, że ona na peceta wychodzi. No zobacz. Czekam na to. No zobacz. Słuchajcie, wiecie co, ja proponuję zagrać może szybki mecz w piątkę, co by na to? Czy jeszcze to, ktoś się no tam... Dobra, to jak ja i tak będę sam, to i tak nie zagramy w 6 osób. To grajcie sobie, ja będę tutaj rozmawiał. To znaczy, ja tu w piątkę miałem. No właśnie gra ma wyszedł, nie. Właśnie nie, ktoś wyszedł. Nie, że ja jeszcze mi opuścił. Dobra, grajcie. Okej, okay, słuchajcie, bo czas leci, mamy tylko godzinę niestety. No to jest taki smutek. Vlogger znanego syna. Tak, dokładnie. Tak więc dobra, słuchajcie, ja zrobimy szybki mecz, albo wyjdziemy z tej gry. O, Nathan, chodźcie nauczę grać Isaaca. I was zaproszę tak, Roka. Ja chyba ciebie nie mam. Czekajcie, tam na dole macie w ogóle. Mateusz, nie czekaj. Mateusz, proszę. Kurde, głodny jesteś. No, jesteś głodny, to nie jesteś sobą. Coś do jedzenia. Rok. To mnie nie nakarmiło, to muszę jedno czekać. Słuchajcie, opuśćcie grę. Nie chcę. Orientuje się ktoś, ile ta aktualizacja waży? Chwilę są dystans. Wiesz co, nie wiem, ale pobierasz. No chwilę. Raczej waży. Coś, chyba, słaby internet macie, mi się tam pobrała w 15 sekund. To no mi się pobiera 20 nie, mega nie na sekundę, dużo. Ale... Okej, okay, słuchajcie, no to bo tak, bo jak ja dołączę do gry, to ja dołączę do Roka, tak? Rok jest tylko jedyny, w grze to nie. Kogo ja mam? MKR-a mam, zaproszę do drużyny. Kogo jeszcze mam zaprosić do drużyny? Nie. Dziękuję, już zatwierdzam. Nie ma problemu. O, mam wyższy level od ciebie, Lamu!
Słuchajcie, dajcie mi najlepiej te tagi, bo ja chyba wam was nie mam. Wysłałem ci Frontier Questa. Nie masz, masz? To dobra, Flemi, mam cię. Zapraszam. Ja mogę zapraszać, jak coś. No, zapraszaj, zapraszaj. Jeszcze mamy dwa miejsca. I lecimy meczek. Nie ma sensu. A Ruki nie chciał grać czasem? Ale to ja muszę mieć tego, Lidera. Chyba, nie ma problemu. Ruki chyba chciał grać, nie? No tak. De facto jedno miejsce mamy. Ten gracz rozgrywa obecnie mecz. Kurde, ten rok to sprytny. Wyszedł z tego tak? I gra. Masz dowódcę. Masz dowódcę. Co się stało? Ja wyjdź z tamtej gry i zagramy piątkę, a później może dziesiątkę. 5 na 5 uda nam się zmontować. Dobra. A ja zaraz wracam, idę coś no i powiedzieć super. Grubasko. Weźcie sobie jakiś totalny morderców. No zaraz, super. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale zmienili ten matchmaking ostatni właśnie z tym patchem. I ten system troszkę lepiej działa, ale dłużej wyszukuje gry na przykład. Że mamy taki system, jak na przykład nie ma wojowników, to w przeciwnym drużynie też nie będzie wojowników. No tylko dłużej to trwa. I weteranów już nie dobiera, wiesz, do ludzi, którzy dopiero zaczynają gierkę. Więc to jest dobre, bo naprawdę był problem. Na przykład tam miałeś 2000 gier, a przecież ci ktoś tu ma 100 gier na przykład. Więc taki problem był. Takie rzeczy. Takie znaczy, rzeczy, dokładnie. Fajna jest pani medyk, bo ja będę pierwszy raz nią grał, ale to może sobie DPS w ogóle? No fajne jest. Ja bym bardziej. No mamy panią z włócznią, Tyrael może poudawać DPS-a. Dajcie ready i ciśniemy. To tak nie wiem. Mateusz nie umie zdecydować, nie? Jaka postać jest OP? Ja wezmę Tyrael'a. Dobra jest. Taka, którą potrafisz grać. Tak jest. Cokolwiek jest, ale jak dobrze grasz, to będzie git. Potrafisz postacią grać. Wiesz, którąkolwiek. No. Wiesz random? Możemy, słuchajcie, chyba że bierzemy 5 randomów, nie? Rok, ale ty jesteś pięknym ja jestem koniem. Właśnie, Symonta mogę zmienić. Aha, kunio. Kurde, ogarnij. Tak jest, więc ja nie mogę, bo nie, ja mam hasanie. Taka zdolność hasania. Ja mam takiego. To ja hasał sobie od lewej do prawej. Maria, weźcie, wybierzcie i grajmy. No, dawaj, dobra. No ja już wybrałem, tylko sobie zmieniam te monty. Aha, ty tak no. Jesteśmy w tym. Zacznijmy przecież, to zapomniałem. Mam nadzieję, no, że szybko wyszuka. Tak, o, jak demonik, który fajnie wygląda. To ja. Jak ja cię dawno nie widziałem w Hotsie. No bo nie gramy w Hotsa, Rocky. No. Ja bym nie grał. Zobaczymy, jak długo będzie szukać, ale... No, ale już od 2 lat nie gram chyba... A gra ktoś tak na ostro w StarCrafta? W ogóle? Dwójka? Ja gram. Ja przeszedłem kampanię. No też, jak oceniacie ten nowy dodatek w ogóle? Kampania jest super, no. No. Mi się nie podoba Kerrigan, trochę zbyt bardzo Feniksa z X-Menów przypomina. Ja zwróciłem uwagę strasznie na muzykę w dodatku. Niesamowita jest, jak soundtracka przesłuchacie, to wow. Ale brzmi to całkiem, ja mam, miałem takie wrażenie, jakbym słuchał, wiesz, słuchając całego soundtracka, no. Miałem wrażenie, że o, ten kawałek znam z WoWa, ten kawałek znam z Diablo. Tak, dokładnie. Same takie epickie, wiesz, momenty pomieszane. Ale są też podobne, brzmienia są bardzo podobne do tego, co było już. To nie jest źle, ale tak. A to muszę ściągnąć. Co ja mówię, że stare to dobre. Muzyczny. Tak. Czasami miałem wrażenie, że twierdzę oglądam. Wszelkiego rodzaju filmu. No. No, oni pozwalają tego używać. Bojek. No i czekamy. Zobaczymy. Widzę, że... A, wyszukuję, tak? Wyszukiwanie, kurczę, trwa dość sporo. No szkoda, że nas nie jest więcej. Kurczę, 9 osób tam się wpisało. No właśnie, bo myślałem, że będzie 8 osób i nas dwóch. To będzie dziesiątka, wiesz, szybkie meczyki. Mm. Ale no, znaczy z tego co widzę, to reszta jest tylko chyba jeszcze część ściąga, bo jeszcze jest Angela, 7, Graba, 8, Nathan, Veixel i Zdin. No jakby Veixel przyszedł, to mamy już 10 osób na czacie, na TS-ie. Więc jak tylko są wszyscy ready, to lecimy, a jak nie, to... Znaczy oni chyba ogarniają tam coś z tym, bo coś tam się sypie czy coś. Aha. Dobra, jak nas tylko wrzuci do gry, to będzie ciekawie. Jak nie, to... To pogadamy o pogodzie. Nie, spokojnie. Pada, byłem na spacerze, nie polecam. Nie też leje. Muszę sobie sprawdzić, jakie ma umiejętności takie ta medyczka, powiedzcie mi. On ma healing, to jest Tajkus, tylko że leczy. Tak, uważaj, żeby na początku nie leczyć za mocno, bo stracisz manę całą, ale zrób sobie na podtrzymanie po prostu tego promienia, całkiem fajna rzecz. No i też dawno nie grałem tą panią. Bo ona...
A wiesz, namierzasz gościa i cały czas leczysz, cały czas wiązką i spala ci manę, non stop. I właśnie musisz nawet, to włączyć i wyłączyć. To wtedy jest taki talent, że wtedy mu ładuje tarczę. Że go jakby, wiesz, pakujesz go i on wtedy atakuje dość mocno. Aha. Ja tak to tylko jeszcze wspomnę na czacie, w ramach tutaj oczywiście apaczki randomowym, tutaj oczywiście, jeżeli się komuś uda, wysyłam kodzik do Czogala, do Hotsa, bo zapomniałem porozdawać kiedyś tam, także w ramach tego, żebyście sobie siedzieli, biorę. Fajnie, możecie go aktywować. Odflamie go, kodzik. Będę raz na jakiś czas wrzucał, także weźcie sobie. Za niedługo powinna też ruszyć strona i apaczka, z tego co nam mówią tutaj panowie. Więc mamy już 10 zł! Już i oczywiście komentarz, czas zacząć. Słuchajcie. Ja zrobię tak, bo coś mi się tutaj tak wydaje, że trochę za długo nam szuka. Ale właśnie powiedzi, że strasznie długo szuka, no. To jest prawda. Dzięki Maty. Okej, okay, czy... Wodzik, rozsług. To może jednak tą dziesiątkę zbierzemy, kurczę. No to jest ten problem, chodź się, trzeba mieć ludzi, nie? A powiedzcie mi, jak Medivac działa. To jest tak, że go opuszczam w jednym miejscu i potem w drugim i ludzie wsiadają, znaczy, albo nie? Po prostu klikasz sobie w miejsce, w które chcesz polecieć i Medivac po prostu... Tak, odpalasz i my mamy 10 sekund, żeby wsiąść do tego Medivaca. Czyli podbiegasz i prawym przyciskiem myszy klikamy i przelatujemy tam, gdzie ty wybrałeś destination. No i później wszyscy się wypakowują. To jest fajny taki motyw na gangi na przykład jakieś, wiesz. No. Tylko tak z zaskoczenia. Że raczej na przykład ucieczka nie wchodzi w rachubę, bo to nie tak zadziała. No działa, da się, znaczy tylko, że powiem ci, że tak jakbyś był szybki i twój kumpel obok byłby szybki, to da się uciec, bo ten medivac ma swoją jakby wytrzymałość. W momencie, kiedy go przywołujesz, to oni muszą go zbić i to daje ci jakieś kilka sekund życia, że tak powiem. A jak szybko to odpalisz, to da się. Dobra. Całkiem spoko. Ja mam pytanie, w sumie właśnie jak nie działa, jak ludzie się pytają, gdzie można coś tam wpłacić charytatywnie. Cały czas mówimy, że strona za niedługo będzie działać, a niektórzy już wpłacają, to jakim cudem oni wpłacają? Bo strona już działa! Właśnie miałem poinformować, że już działa! Już tak! Działa, tak. Teraz właśnie zobaczyłem. Że można kupić działa. AWP Dragon Lord za 35 zł. Ja biorę. Znaczy, słuchajcie, moi drodzy, to ja może wam pokażę tutaj na streamie w ogóle tą stronę, bo to jest mega fajna rzecz z tego co ja widzę. Słuchajcie, możecie sobie kupić fajne sprawy. Na przykład tu widzę PS4 Anniversary Edition. To jest związane chyba z tym. Kupujemy wojnami. Cegiełkę. Tak, oczywiście kupujemy cegiełki i macie później możliwość za waszą dobroczynność otrzymać właśnie taką nagrodę. Tam przydałby się nim do płacenia pod streamem, to co Seto mówił, czemu tak? Tak, zdecydowanie. Powiem wam, że to byłby święty pomysł, bo ktoś obniża sobie stream, już ma, wiesz, no, dostęp. Dobra, to ja na chwilę Wakesla wyciągnę tutaj. Tutaj sobie zmontujemy coś, co my tam jeszcze mamy? Adam? Zestaw Virtus Pro. Tak. Sorry, że cię tak bezczelnie tutaj przyciągnąłem, ale ludzie o to pytają i nie wiem, czy wy wiecie, ale przydałby się jakiś skrót do wpłaty pod streamem. Dodaj do koszyka. Jakaś taka podstawowa rzecz, no bo to tak, ja wiemy, nie wiem. Wiemy. Wszystko ten. Pamiętajcie proszę, że ten stream trwa 72 godziny, więc pierwsze 2 godziny, jeżeli nam zrobi się jakiś lekki fuck up, to spokojnie, nadrobimy. Oczywiście to wszystko będzie przez to, że jakby były te problemy techniczne, no to te ostatnie 3, właściwie dzisiaj 8 godzin non-stop. Tak mocno pracowaliśmy, że nie zrobiliśmy takich podstawowych rzeczy od social media i właśnie takich, dlatego teraz to spokojnie uzupełnimy już, jak już dobra, to już zaczynamy działać dalej. Więc nie bójcie się, będzie wszystko, jeżeli coś nawet przez te 2 godziny nie działało, to czas zacząć już jakby wszystko odkopywania się od tych jest! Rzeczy teraz. Jest mecz, sorry, że tak zareagowałem, ale już czekaliśmy tyle czasu, że... Upuściłem Adasia na inny czas, w połowie zdania. Tak jest. Miałem go akurat pod palcem i... Mamy świetny czas, 20 po 9, dobra. Meczek na pewno zagramy, nawet drugi. Ale to co oni tutaj zepsuli, że tak długo szukało gry? Ja powiem ci, że oni dostosowują ten matchmaking do tego, żeby ludzie, wiesz, żeby w twoim teamie nie znajdowały się osoby, które mają, nie wiem, kilka meczy, albo mają niską rangę, a ty masz, nie wiem, na przykład pierwszą czy drugą, żeby ci 30 nie wrzuciło. I oni cały czas kombinują, no. Ja bardzo dobrze, stary. Stary, ja wolę dłużej poczekać.
niż grać naprawdę z takimi totalnymi randomami. Naprawdę to jest straszne. To jest pierwsze, że jakoś się poziomem dobierać? Też dobieram. Tak, to tak. Wystarczy, że poziomem dobierze, no nie? Nie. Nie. Jak? No bo co to? Sam poziom to poziom. Masz później rangę, masz ilość meczy rozegranych, jesteś bardziej doświadczony i wiesz, gdzieś podstawowe błędy, to się wkurzasz. Ale to nie jest rankę żaden, nie? Tylko to nie jest, to jest los zwykły meczek. Patrzcie co mam. O jest, proszę cię. Fajne. Jest dłuższy. Patrzcie co ja mam. Patrzcie co ja mam. Słuchajcie, gramy na tej nowej mapie swoją drogą. Nie wiem, czy graliście. Wjeżdża zakłady. Nie. No to będzie ciekawie. Tu z MKR-em się przytulę do niego. Będę cię leczył trucizną. Jak chcesz. Ale co się dzieje? Co się dzieje? Masz biec przed siebie. Alus. Możesz sterować wszystko z git? Czekaj, ja muszę iść z jakimś DPS-em. Dobra. Czy muszę Nie, zaraz, dobra. To ja muszę. Właściwie to mamy dwóch tanków, jednego, tylko ja DPS-uję tutaj. Swoją drogą nie znam w ogóle tej mapy. Już tak długo. Zasada jest prosta. Pojawiają się kapliczki, musimy tylko je przejąć. Jest atak z wieżyczek, które już mamy. Jeżeli przejmiemy na przykład wieżę przeciwnika, czy rozwalimy wieżę przeciwnika, to ją tak naprawdę przejmujemy i on może ją odbić. Rivid? No. Otwierz sobie tą stronkę jeszcze z ten dashboard z płatami, wiesz, bo tam wpadają... Jasne, jasna sprawa, proszę ci bardzo, świeżo. Ej, Seto, ekstra ucieka. Wpadają, no, wpadają. Nie, jak ucieka, to ja wiem. Dobra, słuchajcie, bierzemy na początku... Bo mamy tam jakiegoś niewidzialnego, nie, to weźmiemy sobie na manę. No i co tam? Have fun, good luck. Innymi słowy. Więc jak się pojawi kapliczka, to proponuję szarża naprzód na kapliczkę. Zrób mi się wyłączyły, kurde, te dźwięki. I to jest ważne, żebyśmy właśnie tu współpracowali razem. No, fajna sprawa. A gdzie te kapliczki się pojawiają? Na mapie będziesz miał, na minimapie się zabłysną. Około dwóch minut, za minutę mniej więcej. Wiesz. Okay. Kurde, jak można wyłączyć to Q? Nie, cały czas ten działa. Escape spróbuj albo pasywą, wiesz? Mhm. Pasywą? Ja akurat gram nową postacią, która weszła wczoraj. Nie pasywę, myślę. Mamy takiego fajnego nika, wysyłamy na zwiady. Można go zniszczyć, ale... Dobrze, Mękę, ciśnij go. Ciśnij. O, dobra, słuchajcie. Idziemy na bota. Zapraszamy. Zapraszamy. Skupmy się na jednej wieży, może na midzie. Przy okazji trochę leczenia przydałoby się zgarnąć. Zobaczymy jak nam pójdzie. A ty Rok grasz często w Hotsa czy już mniej? Ostatnio trochę mniej, wiesz? Ej, bo wszyscy tutaj przyszli. Jeżdżą po nas, no. A was nie ma ciągle. A nie, jesteście. Jesteśmy na midzie, jesteśmy na midzie. Piątka na midzie jest, z tego co widzę. Nie, czwórka. Oj, lecą pociski, przejęli jedną. Oni chyba grają też w piątkę, tak mi się wydaje, wiesz? No. Zwyczaj tak było, nie? No, widzę jakieś zapięcie, tak. Oj, ja padłem. Zagara. Zagara rules, jak zwykle. I ładnie flamey. Przeżyłeś na jednej kresce. Musiałem się pilnować. A widzę, że MKR tutaj równo ciśnie. Po strach. No bo ja mam skilla, wiesz, wykrzyczyłem. Tak jest, dokładnie. Okej, okay, jadę do was. Spróbujemy ich trochę bardziej przycisnąć. Skończyło mi się życie. Oczywiście, Rok, nie możesz się sam leczyć. To jest minus tej postaci, że... No, ma leczyć. To jest duży minus. Okej, okay, zróbcie napór po lewej stronie, spróbujemy to przejąć. A do baraka? Idziemy? Nie. Jane, musimy się na Jane skupić raczej. Albo nas zakaże. Tu jest z tyłu, przy mnie. Ej. Co za menda wredna. Dzięki Rob. Oj, coś tu ma duży dymycz. Jaka mielonka tutaj w ogóle przy tym. I powiem wam od razu, że bardzo fajne są tutaj najemnice oblężnicze. Oni fajnie je szarżują. No i przejęli, no. No przejęli wredy, no. Dokładnie. Okej. Okay. Dobra.
Ej, to pociski w bazę lecą? Tak, pociski w bazę lecą. Nie możesz atakować bazy, tylko i wyłącznie przez przejęcie tych właśnie wieżyczek. Fajna mechanika, zupełnie inna, bo... No przedtem zawsze na Nexusa się szarżowało, teraz taka kooperacja, wiesz, musi nastąpić, żeby wygrać. To znaczy, wow, dobra. To jest... Tak, mamy 40 do 32. A jeszcze jest jedna sprawa. Tak w połowie meczu pojawi się taki tunel, który możesz użyć go, on się pojawia koło bazy. Możesz nim przejść na środek mapy. Po prostu szybciej. No widzę, że płacacie ostro, bardzo fajnie. Też się szarpnę na pewno. Auć, Rocky, boli. Robię co mogę, stary. Spróbujmy zrobić górę tu, MKR. Fajnie to wygląda. Okej, okej. Puszniemy to. Ja wyślę ognika, niech zrobi nam zwiat. O, Fedor Sarsen? Co? On brzmi tak samo jak nazwowo. Tak, dokładnie. To jest chyba nawet ten sam. My robimy, przynajmniej ja robię na szybkie ataki teraz. Buildzik to. Spróbuję tak około 15-13 levelu ich tam pocisnąć. Okej. Okay. No teraz miniony byśmy ten może ten tutaj. Tak. Musimy im pozwolić dojść do bramy, bo wtedy te miniony się rozpędzają i rozwalają wszystko przed sobą. Są takie wieże. Tu kapliczka zaraz będzie. Tak. Ja nie mam many, kurde. Oraz ósemkę będziecie mieć. Dobra, niech się rozpędzają te małe wredne. O, lecą, widzisz? Co to? Patrz, cała brama poszła, okej. Okay. Co one tu zrobiły? Fajna sprawa. Okej, okay, udajemy się do was. Znaczy, ja kicam, kurde, do was. A co to jest tutaj? Aha, to jest jakiś... To jest boss, tak. To jest Scandalous Horman. Tak, on jest strasznie ciężki, powiem ci. Jest jeden z cięższych gości, o. Wow, co to za jakieś pociski lecą? No właśnie. No. Matko jedyna, patrzcie, co to się tutaj grze pozmieniało. Dużo się zmieniło. Pociski, chodne skurzbędy się pojawiają. W długie pociski. Matko. Gdzie ta sama gra z kiedyś? Jakiś roadżer widzę. Powiem ci, że jak ten matchmaking naprawdę naprawią, to będę dłużej, częściej tu bywał. Ja tego nie mogę powiedzieć. Ale bardzo bym chciał, żeby kiedyś mi się podobało, wiesz, tak bardzo jak na początku. No, to prawda. Dobra, mamy tu widzę problem. Pani Zagara tu próbuje. Powiem wam, że się tak scala ten klip Zagary, że ja go tak po części też nie widzę, gdzie on tak naprawdę jest. Mm-hmm. To co to Zagara, wiesz, tą wizję dookoła rozkrojenia swoją. Panie moi drodzy, już przebiliśmy 1200 zł. Naprawdę? Bardzo ładnie. Ja może tylko powiem, bo bardzo mało osób się zainteresowało. Jest zakładka na stronie japaczka.pl, zakładka o nazwie konkurs. I tam, moi drodzy, też są bardzo fajne nagrody, a wszystko co trzeba zrobić, tylko i wyłącznie posiadać konto na Facebooku bądź na Inście. I po prostu musicie zrobić takie selfie po prostu, jak oglądacie ten stream. Ja zrobię. Selfie. I jeżeli zrobicie dosyć ciekawe zdjęcie, okay, to macie 10 nagród. Między innymi PlayStation 4, macie też Zenfony z Asusa i bardzo dużo fajnych dodatkowych gadżetów. Także. Czyli zapraszamy na japaczka/konkurs. To ja mam pytanie, dlaczego ja o tym wcześniej nie widziałem? Bo jest praktycznie jeszcze chyba nikt nie wziął udziału, chyba że to z opóźnieniem jest tutaj aktualizowane, więc zachęcamy do promowania wydarzenia. No, ale tam u nas mówiono o tym, co ja czytałem. Słuchajcie, teraz ja mam, wziąłem sobie R-kę taką, atak z wyskoku, moi drodzy. Zobaczymy jak to działa, jeżeli przeżyję. A spróbuję uciec. O, ładny przeskok, ale nie udało się. Zdało się, skąd? Zabiła mnie. Ale pomściłem cię. Pomściłeś mnie, tak? Właśnie widzę. Bardzo fajnie. Dobra, tak, ja się cofam, bo muszę banę jakąś chyba. Co do cholery. To w sumie tak na dobrą sprawę, jaki jest sens w ogóle tych fortów na liniach, skoro zawsze i tak... Właśnie te forty, zauważ, że jak przejmiesz kapliczkę, to strzelają w ciebie właśnie te forty. Jak przejmiesz ich więcej, to więcej pocisków leci. Takie buty. No. Tak, właśnie do tego jest sens przejmować. Ja, tylko że najważniejsze jest to, że oni mogą to odbić.
Czyli te forty nigdy, wiesz, nie znikają. I powiem ci, ta mechanika jest całkiem, całkiem konkretna. Flamey, nie! Wiem, ale fort zniszczyłem. A to bardzo fajne, bardzo fajnie. No i teraz się, wiesz, muszą męczyć z tym, żeby ten fort rozwalić. Tak, jestem z tobą, Mati. Jadę do ciebie. Możemy szybko ich kampę też zrobić po lewej stronie, będzie, będzie większy napór. No ta mapa zdecydowanie odbiega w ogóle od map na mobach, jeżeli chodzi o moby. Strasznie mi się podoba. Skupię się głównie na gameplayu, właśnie na kooperacji teamowej, drużynowej. A nie tylko właśnie na pushowaniu. Okej, okay. Dobra, idziemy na lewą, która może. A właśnie tak, powiem, jeżeli widzicie miniony z małą ilością HP, zostawcie mnie po prostu. Dobra. Okay. Dobra. Okej, panowie, tutaj się zbieramy. Ja wyślę tam ognika. No, on za chwilę dopiero przeleci. Matię, ci rzucę, ja mam taki super specjalny ten. Oj, wyciągnęli mnie, ale ja przeskoczę, spoko. Że no, też masz, bufa, masz, Matię, atakuj! Na balon! Atakuj! Oh my god. Kurde, szkoda, że ci nie powiedziałem wcześniej. Myślałem, że engage'ujesz i rzuciłem ci buffa. Ach, nie udało mi się. Au. Aj, szkoda. Herkę już chciałem użyć. Ładny skokset to! Tłuczy ich równo, od lewej do prawej. No idzie zjad. Co mi się wyświetliło, jak mnie zeżar? No nie, tego jeszcze nie było. Taki wielki glut. No. Tak więc, moi drodzy, tak to wygląda. Ostro ciśną na nasze bazy, nasze stanowiska. Fajne jest też to, że jak przejdą blisko naszego fortu, to te wieże zaczynają tak bardzo, bardzo mocno strzelać. I, no i bardzo szybko może dojść do dewastacji przeciwnika. Tak więc ciekawa sprawa. Może to fajnie wykorzystać, na przykład jak gracie Muradinem na piąchę, to możecie kogoś tam wrzucić jakieś zapisko na przykład. Dobrze. To jest bez sensu ten healing beam, kurde. Można siebie też leczyć, ale większy jest koszt od razu. Tak. Jest tam tylko tak jeden talent właściwie, nie? Dobrze pamiętam. No. Nie, próbuję znaleźć sobie sposób, żeby... Nie zabiję tego. Manę, ale... Nie widzę. Zniki są pokazywane. Naprawione. Naprawione. Tak. A ja mam pytanie, czy będzie właśnie gdzieś jakoś widać, ile cegiełek zostało na daną paczkę kupionych, czy nie? Zapresuj to, Mati, możesz? Biorę. Uważaj. Wszystko co masz? Jeszcze? Będę nie zauważyłem. Opalałem jarełka. Nie ma problemu. Dobra, i wypadało, że już chodźcie. Na bota możemy wszyscy się wyleczyć, na bota lećmy. Przejmijmy chociaż jedną wieżyczkę. Będzie okej. Okay. Sorry, panowie. No wiesz, wszystko tak dla fanu. Myślę, że po tym meczu szybko zrobimy customa. O, będzie zabawniej. Tak. A jakże. Pięknie, lola. Właściwie to spróbujemy go troszkę zdepresować. Bijamy się w tą drainę? No wiesz co, trzeba było. Dobra, rozwaliliśmy jednego tanka. Jaina. Zaraz się w miał wlatuje. Nie wiem czy ktoś jest ze mną, w związku z tym jakiś miał zamiar być. Jeszcze zjadł tutaj, widzę konkretnie, więc Maldion. Maldion pożarcie. Jeszcze 20 sekund i powrócę do was, bez problemu. Powiem wam, że setup mamy też taki dość ciężki, nie? Żeby dobrze zdepensować gości. Mogę ci dać buffa, ale nie wiem czy to... Buff? Rzuć na mnie buffa, jak tylko będę gdzieś w okolicy i będzie bitka. Bo ja robię, wiesz, na szybkość ataku i będzie... Ej, chodź się ich zbijemy, skoro i tak czekam. Ale oni tutaj są rokiety, nie? Jadę do was. Co to? Okej, oni tutaj będą chcieli to przejąć, spróbujemy to... Dewastować. Bijemy się z nimi? No jak tylko możesz wbijać. Jak zaengage'ujesz, to ja do niej dam zaraz. Jestem. Okej, dobra. Jaina musi zginąć. Ja jestem duchem. Ale słabo się wysadziłem. Jak ich wyleczyła, niesamowicie.
Nie wiem, wydaje, że Lili trzeba najpierw, czy jak ona ma... Jane'a? Lili albo Jane'a. Lili albo Jane'a, bo Lili tak kurno leczy. Tak, 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 wrzuciła swoją arkę i powiem ci, że nie mogłem zdepresować tej Jane'y. Nie mogłem jej usiec. Nie podoba mi się ta Morales. No trzeba się przyzwyczaić, powiem ci. Ale mi daleko chwycił. Ja wolę Utera, wiesz. Skutecznie, prosto, szybko. Okej. Okay. Mam jakiś... No, ja tego raczej nie przejmę. Możecie użyć tutaj, jest takie przejście. Od razu na mida się pojawiło. Wystarczy podjechać i prawy nacisnąć, ale to w połowie meczu dopiero się pojawia. Coś takiego. Się zastanawiam, co to za dziurka jest. No. Ale no powiem dziurka ci, że mechanik tutaj jest sporo. Tak jest, tą dziurką możesz przejść na mida, tylko uważaj. A on mnie tutaj cały czas trzyma skubaniec. Więc przejdziemy może górą. Lecą pociski. Więc chyba jeszcze jedna wieżyczka, z tego co widzę. Więc taki będzie meczek poglądowy, jak bardziej nowa mapa wygląda. Jak się do niej, na niej dostaje, ten... tak. Jak to powiedzieć, żeby nie przeklinać... pupę! O! Pupę, tak, dokładnie. To też dziwnie brzmi, ale... Ale lepiej niż ale lepiej, słowa, tak, określenia, tak, które przyjdą na myśl. Nie do nich w ogóle dojść. Ciężko mi tam dojść. Okej, ja doszedłem, ale nie tak jak chciałem. Okej, do nich, żeby nie było. Co to, wieżyczka się ich zrobiła, czy co? Czekajcie, oni mi gonią. Ja spróbuję... O nie. Wszyscy się rzucają za mną. Wieżyczką? Czemu ta wieżyczka ona zaraz, ona zaraz... ona... Naszą, tak, oni to przyjęli, ona się regeneruje i później zacznie w nas strzelać i wtedy możemy ją bić. Więc... no. Ciężka sprawa, ewidentnie. Jakaś bitunia? Coś tędy? Słuchajcie, będziemy grać w grę. Kurde, fajny kubek, będę grał w grę. Za 8 sekund już wracam do was. No tutaj masz stworki, to bez problemu sobie to dziabniesz, no ale mam 3 wieżyczki. Ale to dawać. 3 wieżyczki, moi drodzy, to będzie mega ciężkie teraz. Rób tak, Mati, żeby mnie tylko zasłonić, wiesz? Okej. Dobra. Jadę na górę. Jestem przy Fazius, już. Tak, oni tu będą się starać nas odgonić. Ja... Wybijamy się? Tak, przybijamy się. Dobra, lecę z Jaina. Dobra, dobra, padła. Teraz on, ale no, no dobra, teraz. Teraz umieramy. Okay. Tego się nie spodziewa. O, jak świątecznie na koniec. Nie spodziewałem się hiszpańskiej inkwizycji. Inquisition. No fajno, kurde, no muszę przyznać, fajna mapka, naprawdę obdygał całe resztę, tak, kurde. Tak. Dobra, moi drodzy, robimy szybkiego customa. Jeszcze mamy 23 minuty, spoko. Myślę, że zdążymy customik. Mój Boże, 1800 zł już jest? Jestem pod gigantycznym wrażeniem. Tak jest. A jaka jest najwyższa wpłata? Czy to widzisz u siebie? Bo ja... 1800. Najwyższa wpłata? Nie widzę tego. 1853 zł jest. Pozdrawiamy. Kirikuzu, pozdrawiamy. Jaką mapę chcecie zagrać? Taką, która była jedna z pierwszych. Jedna z pierwszych. Daj, Black Cards. Ja bym zagrał tą, co graliśmy. Tak szczerze. Nie. Smocze włości może? O, też mam. Smoka? Tego smoka, co się tak, dobra. Ewentualnie planty. To już dałem. Smoka już tutaj zapraszam ja do gry. Gdzie się wpłaca, bo ja też bym chciał wpłacić, a nie... Nie wiem, gdzie się wpłaca. No. Setokami. A jest gdzieś jakiś link pod streamem, który nam pokaże, gdzie to jest, czy nie? Czy muszę sobie wpisać palcem? Mam całą listę, uruchomiła się cała lista wpłat właśnie. Ale... Aha, jeszcze ten. To ja jestem pod wrażeniem, że ludziom się chce przeklikiwać i... Tak. Jeszcze klikają. Moi drodzy, wyślijcie tam swoje witki wpływów i zapraszamy ludzi do gry. Jest dość mało czasu. Bonkol, a to nie ma możliwości tak po prostu wpłacić? Trzeba brać udział w tych konkursach? Nie, jest pod spodem. Moi drodzy, jak wejdziecie na stronę japaczka.pl, to możecie oczywiście kupić tą cegiełkę w formie oczywiście, nie wiem, tutaj możecie wygrać tam
za pomoc, czy PlayStation i tak dalej. I to oczywiście jest też wpłata, taka sama jak inna, ale możecie na samym dole strony wpisać swój mail, nick i komentarz i dowolną kwotę wpisać i wysłać, więc można to robić na kilka sposobów. A czemu ja jestem w drugiej drużynie? Właśnie nie wiem. Nie wiem, tak, ktoś mamy prawie 2000 zł, także cóż, moi drodzy, czekaj. Bardzo fajnie. Ja nie mam zaproszenia. Tam wejdź, kliknij na rewiduj. Już ci wysyłam, proszę ci bardzo, zaproszenie. Dobra, montujemy. Jest Dan, jest. Słucham? Nie, PayPal będzie prawdopodobnie albo po północy, albo jutro będzie dostępny. A, I karty kredytowe także. Wow, zestaw Virtus Pro. To znaczy, jest tak, że muszę. Ja jestem ciemny czasami. To ja muszę. Tutaj kupuje się te rzeczy, tak? I chcę, mogę dodać ilość. Nie, kupujesz. No. Ja nic nie rozumiem z tego, bo grałem, jak on mówił. Kupujesz cegiełki. Każda cegiełka to jest jakby jedna szansa. Robi? To jest najważniejsze. Na stronie Japaczce. Na samym dole Japaczce masz zakupy. E-mail, nick i komentarz. Dostaniesz tak, kwota. No i tak, to. Tak, zgadza się. I zapłać. No tak, tylko gdzie mam wpłacić tą kwotę? No znaczy, nie, chodzi... Nie, zapłać. Okej. Ale tutaj jest coś, dodaj do koszyka, jakieś jest kilka tam rzeczy, nie? Tak, tak. Najpierw do koszyka, a później... I muszę ty robisz tak jakby zakupy, nie? Możesz na przykład kilka cegiełek kupić, a dopiero na końcu zapłacić. Tak. Tak, tak. Czyli ustawisz koszyk. Możesz kupić na przykład po 100 cegiełek każdy. Dokładnie. A czy ja coś mogę wygrać, czy to jest... Ty jeszcze dwa miejsca. Jeszcze dwa miejsca, moi drodzy, i dajemy czadu. Mhm. A ja mogę coś wygrać, czy też nie mogę? Uścisk dłoni. Uścisk dłoni, tak. Prawa i wedle regulaminu możecie wygrać, tylko rok nie może, bo z rokiem nas, mnie i Roka wiążą jakby umowy, faktury, tak? I umowy między firmami. Klauzule. Tak, klauzule, a według takich ten. Te osoby, dobra, które tutaj jakby są zatrudnione, nie mogą zatrudnione albo pracują w związku z tym, nie mogą, tak? Nie mogą wygrywać. Dobra, to żebym ja zrozumiał, żeby wziąć udział w tej całej zabawie, to muszę wybrać przedmiot jakiś. Szybko, lecimy. Dodatkową kwotę dać, tak? Tak, ale nie musisz tych przedmiotów dawać. Możesz bez żadnego przedmiotu dać dodatkową kwotę. O, dzięki stary, o, to jest właśnie taka ważna informacja. No, możesz zrobić czystą dotację, nie na żadną cegiełkę, nie na żaden przedmiot. Mhm. I wpisujesz po dodatkowej kwocie tą kwotę, którą chcesz przelać. Moi drodzy, skupmy się na meczu. A bo wy już rozpoczynacie, tak? Tak, teraz rozpoczynamy i lecimy. Dobra. Więc wybieramy postacie, dajecie czadu. Bo jednak malutko czasu zostało. Mimo wszystko. Bo tutaj jest w takim razie jedna cegiełka na przykład gamingowy zestaw na wypasie, to jest 90 zł, tak? Tak. To jest jedna cegiełka, no i okej, tak w każdym tym. A nie ma nigdzie dostępnego, ile ktoś kupił, ile jest cegiełek ogólnie wykupionych? Ogólnie powiem tak, w tym momencie wszystkie cegiełki, które kupujecie, wszyscy kupują, zapisują się w bazie danych. Więc my właściwie, kwestia godzin, czy nawet rano, jutro, będzie na stronie dostępne przy każdym przedmiocie, ile już zakupionych cegiełek na każdy przedmiot. Bo no, wiemy też, że to jest dość fajna informacja dla ludzi, tak? Bo ktoś będzie miał szansę, bądź co bądź, jedna cegiełka, na przykład jak ktoś ogólnie wykupionych 100 cegiełek, to jednak cegiełka to jest tak jakby 1%, tak? No tak. No właśnie, więc tak, wiemy o tym i mamy te wszystkie dane zapisywane, więc spokojnie. I one też się dopojmy. Na kartce notuję. Nie, spokojnie. Dobra, jeszcze jedna osoba. Jeszcze Crazy King, dajesz rady i ładnie. Piszę na twoim brzuszku, jest sporo wolnej przestrzeni. Sieczka! My nie mamy tanka. No, okej. Jolek. Badaj z brzuszku. Jeszcze jedno takie miałem pytanie. Czy te wpłaty się sumują? To znaczy, że na przykład jeżeli jedna osoba wpłaca co jakiś czas, to potem jest jakby zsumowane to i jest pokazane, że ta osoba... żeby była ta klasyfikacja, bo to jest zawsze strasznie ten... Tak. Tak, dokładnie zbieramy całe takie dane i to właśnie też będzie tutaj jako top donator. Mhm. Będzie podana osoba, która w tych całych 72 godzinach płaciła najwięcej. Ale powiem wam, że jak czytam te komentarze, to całkiem ludzie pozytywnie odnoszą się do tego. To mam pozdrowienia, świetna akcja, wiesz. Nie ma nic negatywnego. Bardzo fajnie. Tylko powiedz jeszcze Adam, bo jakby ktoś taki chciał się pojawić, to musi za każdym razem posługiwać się tym samym nickiem, czy wystarczy, że ten sam e-mail, czy... Znaczy, tu jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli ktoś... mail jest... jeżeli ten wpisany mail, za każdym razem wpisujesz ten sam mail, no to wtedy my
jakby ciebie dajemy do jednej jakby takiej puli, że nadajesz twoja, ID. Twoje cegiełki. Nie? I to się sumuje. Ale jeżeli ktoś na przykład zechce sobie i musi podać ten sam nick, żeby właśnie go zaliczyło jako osobę, żeby się zaliczało do tego top donatora. Mhm. Bo jeżeli nie poda, no to będziemy zbierać po tych nickach, które on sobie ten, jakby ustali tam innych. Mhm. Więc jeżeli ktoś chce być jako top donator, żeby zliczało mu wszystkie, no to musi dawać zawsze ten sam nick. Dobra, to jest ważne pytanie. I to ważna odpowiedź i dzięki, już wszystko wiem. Tak więc, no. Spoko. Pozdrawiamy się Siara, Maslaka i cały stream. Dobra, gramy, za pozdrowienia. Tak jest, gramy. Ja na dole z Reniferem, Rokiem, ja, z tego ja co widzę. Chcę, ja nie chcę na środek. To ja mogę iść na środek, ja sobie dam radę na środku. Dobra, no ja będę sobie Romu. A ty Romuj. Tylko, że Rok został sam jako healer, więc... A nie, to ktoś musi ze mną być. Ej, no, musicie stopa może, bo mamy dwóch niewidzialnych i to jest... To jest też ciekawe. Sam ETC na mida. To idź Mati tam na dół. Czekaj. Coś to się będę wołał. Już idę. Wszyscy. Będę trochę fan. To gdzie ja mam iść na dół? Rivit! A jestem, pisałem, będę trochę fan. Na wód? Znaczy na dół? Boże. Tak, możesz podejść tam, bo jest jeden leczący, więc. Idę do ciebie, Rok. A nie, idę, bo mnie biją. Waga. Ja to widzę. Ach, uciekł mi nie. Tylko oni mają niewidzialnego Zeratula, czy...? Zeratula mają, z tego co widziałem. Tak, dokładnie, Zeratul, Malfurion. Zeratul Zeratulowi nierówny. A ci źli dokładnie. Kto to są ci źli? Właściwie to po naszej stronie to jest, tak? Nie. Ci źli to jest ISDN, Nirvan, Seth Kami, Wujek i Grizzly King. A oni z nami nie rozmawiają w ogóle? Nie, wcale. Ja tu jestem, Rok, nie rozumiem. Tak, ja to rzucam. O, jesteś. Ja nie wiem, kto jest tym zły. Aha, dobra, to już wszystko wiem. Tak, jesteś ze mną w teamie, jak coś. A co jest za mikrofon? Nie robimy to w formie oczywiście takiego komentarza, no żeby tylko bardziej taki spokojny gierki. Będą linki do... Nagrań. Dobrze. Okej, ja wam pomogę może u góry na chwilę, to wyczyściłem. Idę do was, tego Falstada spróbujemy dziabnąć. Od lewej podjadę. Widzę cię tutaj. Środek, panowie, panie. Dobra, jadę. To trzymajcie się. Nie leż, no, gini. Mateusz. Jestem na środku jak coś. No to easy, musiałem pytać. Jesteś słaby. Dzięki. Dobra, Mati, ja wszystko widzę, ja wszystko widzę. Żaden niewidzialny do mnie nie podejdzie niezauważony. To cię ostrzegam. Okej. Chyba, że będę zajęty. No ładnie, powiem wam. Idę po manę. Jay, nawet z many to nie ma w ogóle grać, szczerze mówiąc. Uważam, że niesamowite kwoty są jak na tą godzinę. My żeśmy właściwie tak, dopiero się zaczęli. Tak. Bo powiem ci, że dużo takich technicznych spraw jeszcze wychodzi, nie? Ale już ładnie. Tylko, że ja muszę tam... Właśnie mi się... Muszę odświeżać ten dashboard, co tam wysłaliście. O Jezus, Andzia. Okej. Posypał się mikrofon. Wow, z kosmosu, głos z kosmosu. No, masz, z kosmosu, naprawdę. Tak masz, no. Z Marsa jakbyś nadawała. Jakbyś utopiła go w słoiku. A teraz? Trochę więcej cieczy by było. Okej, uwaga. Chyba troszkę przyszedł. Dobra, ja będę pilnował na midzie tego. Beciutkę. Okej, ładnie. Ja spróbuję pokazać tutaj jakiś build dla Jayne sensowny. Dobra, ja jadę na bota, pomóc ci. Już nadjeżdżam, już prawie. Dałem się złapać na szumionowi. Andzia, no to tam. No nie mam. Trzeba to zrobić. Oj, krówka będzie tutaj szarżować. Żeby tylko nie wziął. Udało mu się. Okej. Okay. Było sobie życie. Taka fajna bajka ci była kiedyś. Dawno temu. Setukami, ty draniu. Ej, jak się jakoś słabo słyszę. Co to coś się dzieje, nie wiem. No właśnie, kurde, on jest jakiś nerwiowy, czy to wypadał. Czy jest szósty level dopiero? Ale zmiany były i to były już w środę dość konkretne, powiem ci. Dobra, co my tu mamy? Weźmiemy premię do obrażeń. No ej, dziewczyny. Tak? Halo, no, w ataku.
Jadę na tego Zeratula, ale on mi ucieka. A przyda być Zeratul, kurczę. Ej, tak, wracam. Wywalę całą manę, wracamy do bazy. No i co, przydałoby się kolejnego wziąć? Moglibyśmy zrobić jakąś kampę przy okazji, jak macie, ci. Chociaż teraz jest walka o exp, ale jesteśmy na przodzie. Jeszcze przez chwilę. Paweł! Widzę, że ładnie. Mamy tu tego Melfuriona w środku. Bije. Ale nie zabiję. O, shit! Biorą. Nie dałem rady, byłem na cooldownie. Chyba. Dobra, ja puszuję topa powolutku. Tutaj chyba bota. Jakby mi się wydawało. Słyszę jakiś taki odgłos. Jakbyście tak. Xenomorfa z Gladys połączyli. Tak, dokładnie. Z Mordoru wręcz. No nie, może nie jest tak. Maksymalna grypa. Maksymalna grypa. Totalnie na maksy. Tak. Komputerowa grypa. To tam, to jest u nas tą ginącą nową. Dobrze, wujek, ładna potyczka. Tutaj jak widzisz, możesz go tam. Ginącą nową to ja. Ach, tak, ja się teleportowałem, dobra. Ale bo oni mnie w trójkę wzięli, gangbanka zrobili. Gangbanka? Jadę na topa. Jak trzech na jedność. To spróbujemy go dziabnąć, ja podjadę tam od twojej strony. Tylko chyba leczenie mam. Lecę. Ja... okej. Okay. Możesz... jak tylko go zobaczysz, możesz go dziabać. Dobra, on poszedł tam. To podjedź z tamtej strony. A, jestem trochę za daleko już teraz. Dobra, ładnie. Mida zabezpieczcie i już będziemy zgarniać. Albo puszować. Jedno z dwóch. To jest fajne. Dobra, wyszło? Ja wezmę, ktoś to wzwoje prezonuje tego. Dobra, okej. Okay. Dobra, to spróbuj tam przejąć, ja to będę pilnował. Może się uda to ładnie. To jest secik. Rozwiązać. Okej. Okay. Ładnie. Ty, jak mi to widziałeś? Nie, no starno, ile się razy to grałem. To takie rzeczy. Nie macie na mapie, to gdzie możesz być, no? Okej, okay, tu ostro szarża na topie. Powoli podchodzimy już do wieżyczki. Jodko. No jakim cudem ty... Seto, ale ty jak masz tak mało życia, to musisz uciekać, bo tak to cię zabijemy. Aaa, stary jeszcze. A po drugie, jaki jest w ogóle timing tego ładna bitwa, co ty mi zarzuciłeś? Falsa Jaina. Jeszcze raz? Jak w ogóle jestem zespulowany przez tym? No mogę po prostu odpowiedzieć tyle, ile trzeba? No nie, ale bez, no ja, what the fuck, nie? No, dokładnie. Mam przez 10 sekund. Nie, to jest pozdrowienia, dzięki Peters za pozdrowienia. Dzięki za przekazanie dotacji. Będziemy tutaj zbierać dość ostro, zobaczymy do jakiej kwoty dojedziemy. Mam nadzieję, że przebijemy oczywiście cel. Nie będzie to prosta sprawa. Nie będzie prosta, ale myślę, że na pewno się do granicy zbliżymy. O, coś na dole się dzieje. Panie i panowie. Keltas. Masz plecy, chyba wiesz? Okej. Okay. Ktoś ci tu wyjdzie stąd. Widzę. Właściwie to jego. Nie, SD. No. Okej, okay, mam. Ach! Warto, chłopcy. No to było dobre. Ostatnim ciosem mi ściął. Ale 2-1. 2-1 zawsze się płaca. Cześć, Rok. Dobra, weźmiemy sobie ulepszony lodowy blok teraz. To już będzie łatwiej takie sytuacje przeżyć. Zobaczmy na wyniki w ogóle. 1-4-2. Fantastycznie. 3-3-4. 2-5-2. Widzę, że MKR. Nice. Jak zobaczyliście asysty tutaj. Bardzo dobrze. Asysty mam na środku. Całkiem. 7 asyst, Rok, no ładnie. Ja to wiesz. No, heal, co? Regar to jest, wiesz, mocarna postać. No, bestia jest. Aha, to już nie ma tak, że jak się zabija bohatera, to się ma tego killa. Znaczy, jak się są. To się ma killa. Tak, jest, ale asysty dodali, wiesz? Okej, widzę go. Okej. Okay. Ja też go widziałem, ale gdzieś się rozpłynął. Tak.
Wow. Nowa zrezygnowała z ucieczki, widzę. Co to za ptaszek? Tak, dokładnie. To jest bardzo zły ptak. Mam 5 sekund, 4 sekundy do Erki. Okej. Okay. Jak coś, to mogę przywołać gościa. Okej. Okay. Będę wam tutaj szarżował. Nie play, no. Weźcie go. Ładnie. Okej, okay, uwaga, jedzie. Idzie tutaj. A bo to były asysty, a nie śmierć. Boże, tak, asysty. Ja tak mówię, pięć razy gdzieś mnie trzy razy musiało ominąć. Też się motałem, jak oni zmienili ten szyk. Ale coś zmienili, zaraz, bo Total Hero Kills ja mam tak. Jeden. To są last hity? Tak, to są last. Znaczy, jak w większości życia zbijesz, to dostajesz kill. Pilnie. Dobra, ja dynamita w takim razie. To uciekaj, bo mnie tutaj biją mnie ta. Dobra. Dużo. O, 3000 przebiło. Ładnie. Okej, możesz? Ile? Już biorę. Smoka. Nice. Okej. A poczekam na was. Przyjdźcie tutaj do ciebie cover. Więcej zbijemy. Okej, wyziębienie weźmiemy sobie. Oj. Tu wykopiemy tego pana. Dobra, idziemy może. Oh shit, szkoda, że... Oj, nie chcę stracić tego skupu za szybko. Dobra, rozwalę i idę do góry na was. Spróbujemy to jakoś pocisnąć, te wieżyczki fajnie. Tutaj jest nowa gdzieś w okolicy, goni cię, uważaj. Tu mam 0 tula. Negatyw, nowy nie mają. Wszystko jest pod kontrolą. Okej, wyczyścimy to elegancko, ładnie. Skupmy się na topie. I murek. Murki są najważniejsze w tej grze. Do zniszczenia. Idę wam pomóc, chłopaki. Tu jakiś tank. Chce się przelecieć. No, on jest trochę niebezpieczny. Tak jest, się dobra. Trochę niebezpieczny. Wycofuję się. Coś, to dam wam cover teraz. O, Seto okay. Przyleciał. Dałem radę. Dodam mi Mateusz. Okej, teraz spróbujemy rozwalić tu naszego Batmobiona, ładnie. I tu naszego Setokami, ucieka, golić go. Gądzie. Jest, co jest? Oj. Jeszcze pan Grizzly. Ładnie. Drużyna wroga zdominowana. Zdominowana? Wow. Ale powiem wam, że mając 3 levele przewagi, to i tak sobie nam to poszło, kurde. No tak, raz 3. Nawet nie zauważyłem, szczerze mówiąc. Zobaczmy sobie jeszcze na wpłaty. Ja niestety muszę to odświeżać. No, przebiliśmy 3200, ładnie. Jak na 2 godziny streamu, to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No. Nie uciekaj, chodź tu, wracaj. Nie ma takiego. A jeden. Okej, mida. Czemu to się pali? Fajnie idzie. Dobra, ja się wycofuję, już brakuje mi many. Chociaż tak. Jezus Maria. Co tu się dzieje? Zdecydowanie idę po manę. Słuchajcie, jeżeli popatrzymy sobie na nasz niesamowity harmonogram, no to po mnie o 22 będzie, czyli za 2 minuty będzie Bonkol. Będzie grał w H1Z1 z ekipą. Więc zapraszam was serdecznie. Tuż po tym meczu myślę, że... Słabo za tankę. Tak. Z tego meczu powtórkę chyba na RedTube'a wrzucimy. No, dawno takiego kawałku nie widziałem. Stare. Stare, ale ja bym coś mówił. Wiecie co, ja przejmuję bota, jak ktoś by podszedł do góry. No, po drodze idzie, ja od razu tam idę, także wyście górę przyjmijcie panowie tutaj stąd. Ze strzech. Okej. I pani.
No dziękuję. I robocie? Robot. Robocie? Okej, to może ja będę na robocie cały czas. No może... Popilnuję, ile... Tu weźmy tą górę, tak mówię sam do siebie. A, górę w sensie kapliczkę, nie, bo ja myślałem, że... Tak, tak, tak. Ten Ford i tak mówię, co ja mam tam przejmować? Nie, nie, kapliczkę, kapliczkę. Inda. No ale fajne w tej grze jest to, że i tak można w takich trudnych sytuacjach wygrać. Już kilka razy mi się zdarzało, naprawdę. Pocisnąć mocno i... O, u góry walka ostra, widzę. Widzę, że jadę na mida, jadę. Wojt Prison dostał nerfa na range'a, bo tak ktoś nie kastuje mi się od czasu do czasu. A kto? Wojt Prison dostał nerfa na ten, na range'a? Nic mi o tym nie wiadomo, żeby dostał nerfa. Oj, na dole, no i wiedziałem, ale wiedziałem. Będziemy się bawić kotka na myszkę teraz. Dobra, to ja zostanę na midzie, pozwól. Widzę, że u góry ostra demolka, weźcie w górę i spróbujemy to jakoś przejąć. Ja to pilnuję mida. Oj, na dole problem. U góry też problem. Patrzcie. Dobra, jedziemy. Gele, jedziemy! Szarża naprzód! No w sumie tutaj to, w sumie tylko za to bym niestety. Nikt mi nie chce pomóc. Właściwie to jak powinienem wymawiać? Angela? Angela. Angela. O. Troszeczkę. Oj, widzę, że Farsa tutaj. Okay. Jadę, jadę do ciebie. Pan, Okej, weźmiemy, jadę do ciebie tutaj, daj mi. Ach. Ja już stopnę się. No spokojnie. Zagnęcie. Wiesz co, ja chyba też będę się wycofywał powoli. Wracaj. Bitwa, epicka bitwa, krówki. Nie. Krówka bije się ze smakiem. Jaki grupa, sam żeś kurwa. Za pajaterkę odstawiasz, dziecię. To jest, no to jest wskazane. O, jest, przepraszam, kurde, nie cześć, widziałem. Cześć, cześć, cześć. Cześć, 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 cześć. Ach, nie. Jak wam idzie? A już kończymy powolutku. Ja morduję. Idzie nam całkiem nieźle, więc... A nie, no to... Wiem, że pół godziny krócej sobie... Myślę, że tak jeszcze z 3 minuty może się skończyć. Angela, uciekaj, bo ja was... Nie, widzicie tutaj, Rogosta szarżuje swoim smokiem. Tutaj MK szusuje. Co to za głos kosmosu? Bibab, bibab, chce się robić. Bardzo fajnie, to na stream nawet ten, mieszkańcy innej planety przybyli. Tak, tak. Marsyna, z Marsa. Droga twierdza padła. Mati, Mati, posuń się! To co, robimy ostatnią szarżę midem? Patrz, patrz, tak do mnie biegnie, patrz, pomogę ci sobie. No nie, że dzisiaj to się MKR tak. Spodobała ta RK. O nie, no to, Markujora. Nie biją, pomocy! O nie, zostawcie pojedzony. Znaczy, dobra, jadę do was. Znaczy wszedłem. Mam 9-18-3 jak widzicie, co fajnie. No patrzcie kurde, ja idę o, na solo. O, free fragi. Ja idę zostawcie na solo mnie. Play. O Jezu, na solo kto mi przeszkadza. No co wy macie panowie, no. Weźcie się od stosunkowicie. Patrzcie, Mateusz nie strzała. O nie. Ale rzeźnia, to była totalna rzeźnia. Rok, jadę do ciebie tam. Ale czterech zabitych miałem. Pięknie, mam 30 sekund, żeby to zbić. To nie ma innej możliwości, żeby tego nie zbić. Demolka, demolka. No. Spory. Tylko nie mów, że nam się nie uda, musi nam się udać. Nie, spokojnie. A, spokojnie, 15. A, spokojnie. Sobie teleportu zużyję. Szaleństwo. Dzięki, dzięki wielkie za grę, panowie. GG. Dzięki.
Dziękułeczka. Dzięki. To serdeczny bałwanek na koniec. A nie mogę teraz nacisnąć, nie dziękuję. Dziękujemy bardzo za wspólną gierkę, dziękujemy, że wpadliście. Oczywiście teraz będzie Bonkol z tym H1Z1, dobrze mówię? Tak, tak, tak. Tak jest. Jak ktoś chce tutaj grać, to niech pozostanie na tym spiku, to zaraz zrobimy team. Tak jest, dokładnie. Tak więc mam nadzieję, że przebiliśmy już, odbiliśmy się od dna, że tak powiem. Przebiliśmy 3300, dokładnie. Więc super robota. Zawsze pozdrawiam. A powiedz mi, na streamach są dźwięki, jak ktoś wkłada, czy...? My mamy aplikację na komputerze. Mamy taką aplikację, ja ci to wyślę i sobie to uruchomisz w przeglądarce, czy ktoś sobie to uruchomi. I tu jest nie, taki... bo ja będę oglądał wiesz? Streama, więc ja lubię... Tak, słychać jak ktoś wpłaca automatycznie, wiesz, tak jest ding. Nie? Ale to przez tą przeglądarkę, którą tam Izdin podsyłał, to tam się to odtwarza? Ja na przykład powiem ci, że muszę to odświeżać, żeby to wpadało. Muszę to, to ręcznie, nie wiem. No, ale na Chromie, jak coś. O, mój dźwięk donata, jak słodko. Tak jest. Okej, to dziękuję wam bardzo.